chcielibyśmy powiedzieć, że z dumą realizujemy takie projekty, które odbywają się tutaj dzisiaj. My jako firma The Energy Poland po raz pierwszy współpracujemy tutaj z gminą Bielsk-Górze, z salą w Gosirze oraz ze stowarzyszeniem Kibicujemy z klasą im. Jakuba Łowęckiego. Miejmy nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie przedsięwzięcie. Sami jesteśmy pasjonatami sportu, sami byliśmy sportowcami. Tak więc naprawdę myślę, że dużą radość sprawia tutaj nie tylko i wyłącznie nam, ale wszystkim tutaj dookoła, że możemy wspierać takie inicjatywy i wspierać przede wszystkim młodzież, jak i również siatkówkę. Miejmy nadzieję, że spotkamy się jeszcze niejednokrotnie na takich wydarzeniach. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na turnieju The Energy Junior Cup Bielsk-Góra 2021. Chciałbym w imieniu wójta gminy Bielsk-Góry przywitać wszystkich uczestników, czyli Lecha Tomaszów, MKS MD Warszawa, BGS Radny Bartosz i Koleje Skakowe Bielsk-Góry. Witam wszystkich zawodników, sztaby trenerskie. Witam organizatora, współorganizatora pana Krzysztofa Małkowskiego, który jest współorganizatorem. Witam sponsorów dzisiejszego turnieju, firmę The Energy, fotowoltaika. Poproszę o brawa. Witam również
uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny turniej. Zostały zaproszone bardzo dobre drużyny, jest bardzo wysoki poziom jednocześnie drużyn juniorskich, jak i gospodarzy drużyny seniorskiej. Myślę, że jest to bardzo dobra okazja do przygotowania się do nadchodzących rozgrywek, w których będziemy brać udział. Dobra okazja do potrenowania, bardzo ładna hala, jesteśmy w stanie naprawdę, myślę, dużo pokazać, zagrać na bardzo fajnym poziomie i pokazać dobrą rywalizację. Thank you.
Myślę, że mogę powiedzieć kilka słów więcej na temat miejsca, w którym jest turniej, czyli na temat i Belska Dużego, i drużyny z Belska. Znam osobiście pana Krzysztofa, który jest tak naprawdę twórcą i osobą, która napędza wszystko to, co się w Belsku dzieje i co jest związane z siatkówką. I dzięki takim osobom dyscyplina ma szansę rozwijać się, bo na pewno jest tak, że w wielu dużych miastach o pewne inwestycje, o pewne wydarzenia jest troszkę trudniej, a tak zwani przyjaciele siatkówki na pewno sprawiają, że ta dyscyplina ma szansę się rozwijać i bo dyscyplina jest dyscypliną piękną. Myślę, że jest to turniej w fantastycznym miejscu, nowo wybudowana hala, także sama przyjemność, jeśli chodzi o infrastrukturę. Poziom też, jesteśmy na takim etapie i takim momencie rozgrywek, że nam takie granie jest bardzo potrzebne. Granie z przeciwnikami na wysokim poziomie, a zarówno drużyny młodzieżowe, które tu przyjechały, czyli Skrabeł, Chatów i Lechia Tomaszów, to zespoły na wysokim poziomie. No i oczywiście gospodarze, którzy gdzieś tam dopiero od tego sezonu zaczynają rywalizację, ale gdzieś tam dzielnie sobie radzą tutaj na terenie okręgowym i myślę, że jeszcze nie raz o drużynie z Belska usłyszymy. Thank you.
Turniej towarzyski, nie jest najgorzej, hala jest całkiem fajna. Poziomy meczów są całkiem wyrównane, w Bielsku Dużym, dobre jabłka, polecamy.
bardzo przyjemny turniej, świetna hala Gosiru w Belsku Dużym, atmosfera też bardzo przyjemna, organizacja na najwyższym poziomie. Thank you.
Dzień dobry, Mateusz Hess. Przyjechaliśmy na turniej do BLSK na zaproszenie naszego przyjaciela, kibica z Kirbełchatów. Fajny turniej zorganizował z dobrymi zespołami oraz z dobrym poziomem sportowym i organizacyjnym. Bardzo dobrze, że tutaj przyjechaliśmy i możemy rywalizować z zespołami spoza naszego rejonu, co na pewno później zaowocuje w dalszych rozgrywkach. Thank you.
Thank you.
naszego gospodarza gminy, gospodarza tego obiektu i wielkiego osoby, która wspiera sport, sport dzieci, sport młodzieży i amatorski sport w naszej gminie. Witam bardzo serdecznie, panie wójcie. Przystępujemy do wręczenia, może inaczej to, odczytania protokołu końcowego. Czwarte miejsce w turnieju The Energy Junior Cup Belw Duży 2021 zajęła drużyna PG z Krabbełchatów. Prosimy pana wójta, pana Kowalskiego o wręczenie pamiątkowego pucharu za zajęcie czwartego miejsca w dzisiejszym turnieju oraz przekazanie medali dla drużyny. Ograniczymy się tylko do podziękowań do wszystkich w dłoni. Teraz rzecz historyczna w Belskiej Hali, bo po raz pierwszy wykorzystane będzie nasze podium. I historycznie pierwsza drużyna, która wejdzie na ten podium, a więc drużyna, która zajęła trzecie miejsce, czyli gospodarze, bo to jest taka bardzo duży. Historyczne drugie miejsce w dzisiejszym turnieju zajęła drużyna MKS Energy Warszawa. Poprosimy sponsorów głównych dzisiejszej imprezy również o udział we wręczeniu głównego pucharu. Drużyna MKS MDK Warszawa, zaszczytne drugie miejsce w dzisiejszym turnieju i pozycja druga na naszym świeżym podium. Tym samym wszystko już jest jasne i wiadomo, że pierwszymi zwycięzcami w turnieju The Energy Junior Cup Belw Duży 2021 została drużyna KS Lechia Tomaszów. Zapraszamy zawodników na podium. Dzisiejszego turnieju głosami kapituły najwartościowszym zawodnikiem dzisiejszego turnieju został zawodnik
z numerem 6 Jakub Strawiński. Zawodnikom, wszystkim trenerom za udział w dzisiejszym turnieju. Było nam niezmiernie miło gościć Was tutaj w hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To jeszcze nie koniec. Jeszcze słowo na koniec powie Pan Wójt Gminy Bezdurzy, Pan Władysław Piątkowski. I poprosiłbym jeszcze na zakończenie, jak będziecie schodzili z podium, żeby każdy z Was wziął sobie taką torebeczkę ze słodyczami z firmy Ferrero, która wspierała nas w organizacji tego turnieju. Panie Wójcie, poproszę o zabranie głosu i zakończenie dzisiejszego turnieju. No jak słowo to słowo. Na takich uroczystościach sportowych te przemówienia, te rzeczy nie mają sensu generalnie. Powiem bardzo krótko. Przyszło nam działać w takich czasach dla sportu, delikatnie mówiąc, nieciekawych. Ale my to powoli, wiecie, rozbierzemy na czynniki pierwsze i będziemy się spotykać tutaj. Takich fanów sportu jak pan Krzysiek, to my tutaj też mamy. Działamy też i na poziomach młodzieży szkolnej. Także my te durnowate przepisy pokonamy, bo skoro innym można, to nam też na pewno można. Na tym polega równość w państwie. I żeby tutaj za daleko nie zabrnąć, to postaramy się poprawić w najbliższym czasie oświetlenie, bo ona ma mankamenty i wiecie, zrobimy to, tylko wiecie jak to jest z tym, to jest postaram się, żeby miał to ręce, nogi i nagłośnienie już jest w drodze zaawansowane. Wtedy to, czy komentarz sportowy będzie inaczej wyglądał, ponieważ jest zainteresowanie, ponieważ są Wasze chęci, to ja się czuję zobowiązany, żeby nie obiecywać, nie kłamać, tylko żeby robić. Dziękuję organizatorom, którzy wszystkim, którzy się przyczynili, żebyście dzisiaj mogli grać. No i chyba na to tyle na koniec. Turniej uważam za zakończony i życzę Państwu i sobie, żebyśmy się tu jeszcze w tej rywalizacji sportowej naprawdę na poziomie takim, że warto to bardzo oglądać, spotkali. Jeszcze raz dziękuję za przyjazne obecność. Dziękuję za uwagę. Poproszę jeszcze o zabranie głosu pana Krzysztofa Małachowskiego, prezesa stowarzyszenia Kibicujemy z klasą. Proszę bardzo. Dziękuję tylko króciutko. Wszystkim serdecznie dziękuję za przybycie. Jestem zaszczycony, że takie wspaniałe marki siatkarskie jak PGS Krabełchatów, KS Lechia Tomaszów, MKS MDK Warszawa zechciały przyjąć zaproszenie i zagrać turniej na naszej belskiej hali. I to tylko tyle. Wielka rzecz, jeszcze wielkie podziękowanie dla panów sędziów. Mam nadzieję, że jest to pierwsze spotkanie w tak szerokim gronie, ale nie ostatnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i życzymy spokojnej podróży do domu, bo warunki zimowe są takie, jak nie każdej zimy w ostatnich latach. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego. Mamy sport, wspieramy sport. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze wrócimy. Pozdrawiamy serdecznie.